Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i co? Słuchaj, no trzeba się udać do obozu drywali, tak jak nam polecili. Z tego, co oni mówili, żeby przejść tędy, w sensie, może niedosłownie mówili, że mamy przejść tędy, ale wspominali, że trzeba udać się na południowy wschód? Zachód? Wschód, zachód? Wschód, zachód? Chyba wschód, już nie pamiętam. Oj, no nie... Nie! No nie mówcie! No nie! No błagam! Pierwsza minuta nagrania i od razu bugi! No i co teraz? No nic nie jestem w stanie zrobić. Nie ma tu uwolnij się, nie? Czy coś takiego. O! O! Dobrze, czyli trzeba było escape'em przytapować. Ale żebym trafił tego ścierwojada, no. Niech mnie szlak. No chodź, papa. Dobra, masz na dziurę. Ale coraz lepiej mi wychodzi kontrowanie. No i... Widzicie? Coraz lepiej, kurna, idzie. Jak tak dalej pójdzie, to będę mógł jakieś lepsze fajty ten robić. Ten. Dobrze. Zobaczmy. Jajco. No akurat z tych ścierwojadów niewiele jest i to jest minus. Tutaj przydałyby się jakieś wilki. O, laga i drewno jest. O, to bardzo chętnie. To bardzo chętnie, bo to nam się przyda też. To nam się, słuchajcie, przyda, no bo jakby nie było, nie mamy już drewna. Aha. Aha. Trociny poleciały, wszystko spoko, ale... No właśnie, ale co? Ej, czekajcie, bo tak, możemy iść niby tu... Aha, no tak, nie znajdę. Możemy iść tu do góry od razu, ale chciałbym też te topielce, które są na dole, przerobić. Jednak mimo wszystko, no bo wiecie, kurwa, jest problem. Dobra. No chodź, paka, chodź. No, chciałbym te topielce na dole przerobić, bo z nich będą kły, pazury i tak dalej. I coś, co nam się nomen omen przyda. Ej, ale te ścierwojady mi prawie damage'a nie zadają teraz z tą nową zbrojką. Nice, ej, to mi się podoba. To mi się podoba, no chodź ty paka. Dobra. Tylko coś słabo. Słabo idzie, jeśli chodzi o krytyki. Będę musiał sobie kupić chyba w końcu ten mieczyk tam. Czuję, że do tego miecza będę potrzebował jeszcze paru innych rzeczy. Między innymi tam wydaje mi się, że będzie potrzebne trochę wbicie levela. Trochę wbicie levela, czekajcie, tylko znajdę to, co bym chciał. Trochę wbicie levela zręczności bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Zapiszmy sobie. Trochę wbicie zręczności, bo tam chyba trzeba było 30 zręczności? Jeśli dobrze pamiętam, a to wiecie, to z tą moją pamięcią to jest różnie, nie? Ale faktycznie, no coś tam by się przydało. Porobić. Dobra, tu nic. Ja muszę uważać też, jak schodzę tych krawędzi, bo to jest dość niebezpieczne i dość łatwo się zbugować. A tego byśmy nie chcieli. Dobra, są topielce. Więc zróbmy je. Chodź, chodź. Panie topielec. Let's go. No. No. O, to wygłodniały jeszcze. O! Kurna, dobra. Ten trochę mocniejszy. Ej, a czemu ty mnie otaczasz, gościu? No nie, no kurwa, co jest? Ej, co on taki? Jaki? Ej, to jest hardkorowa bitka, co jest? Puść mnie, gnoju. Ej, no tego się nie spodziewałem. Jak on bije w ogóle? No dobra, ziomuś, zdenerwowałeś mnie teraz. Jaki ham w ogóle, ale tylko pazur z niego. Nie, no to lipa. Dobra, myślałem, że więcej będzie. Ale jak tylko pazur, to się nie opłaca. To się nie opłaca, bo ja więcej się tutaj z nim nabawiłem, niż to warte. Zjedzmy sobie jabłuszko. Może, jak wbiję trochę więcej w tym... Nie ucznictwie, tylko w tym polowaniu. O,
Jak wbiję trochę więcej w tym polowaniu, to to będzie miało większy sens. No bo na ten moment, jeśli ja mam się z nim bić, zmarnować całe HP i całe żarcie, w sensie nie całe żarcie, no ale przynajmniej jedno żarcie na niego, a dostać z tego tylko pazury, no to szczerze, to się tak średnio opłaca, nie? To się tak średnio, kurka, opłaca. Wydaje mi się nawet, że bardzo się nie opłaca, no ale whatever. O! Dobra, mamy kolegów po drodze, trzeba uważać, żeby nas nie zepchnęli. No chodź, chodź. Jeden z drugim goblinem. A, tamten się spieprzył na dół. No i dobra, no i pięknie. Lagę sobie weźmiemy. Tamten, myślę, że raczej nie przeżył. Chociaż kto wie. Dobra, tu już chyba nic więcej nie mamy. Pójdźmy se dalej. Pójdźmy se. Oczywiście sobie zapiszmy jeszcze. Jak nie będziemy zapisywać, w sumie to niewidzialny pisał, żeby częściej zapisywać. No to głównym problemem jest to, że nie ma żadnego przycisku na szybki save. To jest główny problem, bo gdyby był, to robiłbym te save'y co chwilę, nie? O, jakiś trup jest. Dobra, ale zanim do tego trupa... O, tutaj jeszcze gobliny, tam coś na dole jest. No, dobra. Doigrałeś się. O nie, uciekinier! Jakiś typ jest. To jest. Ła, no kurwa. Ej, czy oni muszą mnie tak obiegać? Przecież to jest taka hamuwa. O, szlak, ty, ale jak on bije w ogóle. To jest. No i... Kurwa, obiegł mnie znowu. No ja jebę, no. Dobra, gościu, czekaj. Ja tu szybkie żarełko muszę zrobić na ciebie. A, nie mam strzał, aha. No tak. To ma sens. Czekajcie, tu trzeba zrobić jakiś numer z nim. Może on mnie nie będzie tak gonił. No kurwa, no to żebym z nim numer zrobił teraz. Dobra, tu by się jakaś magia przydała. Puść mnie, kurwa, puść mnie! Gnoju! Zostaw mnie! Ja jestem niewinny! Dobra, trzeba go jakoś inaczej najebać, no bo to nie ma opcji. Starego wołasz? A żebyś się na dół spierdolił, chamie. No kurna, jaki on jest zagrowany na mnie, co jest? Oho. Dobrze. Ała! Mam 0 HP. Puść mnie. Nie bij mnie. Nie bij mnie. Ja jestem Zarcholos. Nie bij mnie. No dobrze. O, kurwa. No nie trafił mnie, no nie wierzę w to. Dobra, na spokojnie. Jeszcze nic straconego, słuchajcie. No nie! To już koniec, śmieciu. Kurna! Co za gnój pieprzony. Dobra, trzeba jego jakąś magią rozdupcyć. Bo tym to nie ma opcji w ogóle. Czyli mamy za słaby... Za słabi jesteśmy na to. Dobra, jakąś magię fajną trzeba tu na niego znaleźć. Lodowa strzała... Leczenie ran. Porażenie. No tak, kurna, to średnio mamy co na niego rzucić. A co na siódemce jest? A teleport. Dobra, to se dajmy na piątce. To se dajmy na szóstce. A. No to przypał. No dobra. Raz. Dwa. Dobra, trzeci raz go nie dupniemy. Ale to i tak, dwa razy go dupnąć. No i kurna, on znowu obiega chamsko, tak? Dobra, tak trzeba było go rozegrać od razu, widzicie? O, mam cię, gnoju. Ależ ładny blok wszedł. Dobra. I kurna!
Ależ ta bitka wygląda teraz. Trzeba było tak od razu się z nim bić, a nie się cackać. Dobra. Ale nie spodziewałem się, że on taki mocny będzie. Myślałem, że on raczej taki, wiecie, nubek. Oj. A tu się okazało, że chłop, no, potężne hity wali momentami. Jak mu kryt wejdzie, to koniec. O, mam cię, bydlaku. Będzie się go miecz się zsunął. Kiepski, szeroki miecz. Dobra. Bierymy. I szczerze, to on za wiele rzeczy to nie miał przy sobie. Także trochę Lipton. No, ale trudno. No, ale trudno. Dobra, co my tu mamy? Strzały. Strzały. Zwłoki. List adresowany do przyjaciela. Wiedza magiczna. Rozerwę cię na kawałki. I co, on wstał? A nie, jakiś inny przyszedł. Co jest? A ten skąd się tu kurwa wziął? Oni oskryptowani, że przychodzą, czy co? Dobra, oboje mamy po pół HP. Także dość niebezpiecznie jest. Dobra, na spokojnie, na chillku, na chillku. Dobra. Ależ ładny... Ależbym kurwa ładnie zrobił. Ożebym się teraz zdziwił. Dobra, na spokojnie jeszcze. No, chodź, chodź. Jeden hit został, no. Ja myślałem, że tamten wstał po prostu. No szkurna gnoju. O ja jebie. Kto jeszcze tu przyjdzie, co? Kto jeszcze? Natomiast na pewno musimy sobie coś łyknąć. Nie wiem, czy chcę tą potkę w sumie łykać. Fajdę z chlebem sobie dupnijmy na pewno. Chlebka samego w sobie tak średnio bym chciał zużywać. Dobra, te jaja zużyjmy. Dobra. No ale co tu się dzieje, nie? Ja nie byłem w stanie go... Czekaj, ja go zlutowałem czy nie? A, zlutowałem go, dobra. To tyle dobrze, ale lutnia, jakieś złoto. Parę tego złota tu jest. Tu jeszcze zostało? Nie, chyba. Ale skąd on wybiegł w ogóle? To jest pytanie moje. Chyba, że tu jest jakaś jaskinia. Czekajcie, zapiszmy sobie to. Może tutaj jest jakaś jaskinia obok i nie bez powodu te gobliny tutaj stoją. No, to jest ciekawe. Ale mam nadzieję, że trochę zarobiliśmy na tym, że ich pokonaliśmy. Obrażenia sieczne. No na pewno ten topór jest lepszy od mojego. Ale ten nóż też nieźle, tylko pancer... Właśnie, zręczności nie mamy, nie? Zręczności nie mamy i to jest główny problem. Dobra, chodźcie tymi goblinami tu. No kurna. Najgorsze w tych goblinach jest to, że one tak latają jak naćpane. Jak, nie wiem, jak kurwa na targówku bym w dronie. No, stój tu! Zagnoję, ty, a widzicie to? Ej, oni mi najebią zaraz. Niedobrze jest. Dobra, jeden pad. Dobrze. Jezus. Nie wiem, czemu te gobliny takie mocne są, nie? Nie ma czego plądrować. Nie są jak niesamowicie mocne, nie? Ale są mocne przez to, że tak... Tak się kurna... Miotają na boki, no. Dobra, coś jeszcze mi zostało do zjedzenia? No, not bad jest. Ale mogłoby być lepiej, nie? Mogłoby być lepiej. Tutaj w ogóle jest jakaś osada chyba. Chyba, że to jest miasto. Bo w sumie tego nie przewidzieliśmy, nie? Może to miasto obok tu jest. Jakby nie było, to w tą stronę prowadziły znaki do miasta. Ale nie, no to chyba nie miasto już, co?
Polna jagoda. Tam na dole co? Polne bestie. Ale nie młode, tylko polne. Trzeba... No tam jest coś dużego w środku, to ja już stąd widzę. Czy ja chcę tam wchodzić? Nie wydaje mi się, żebym chciał wchodzić głęboko. Ale tutaj pobieżnie można coś przeszukać, nie? Ziemny aloes. Dobra. Też jest jeszcze jeden. Takie rzeczy lubią dużo kosztować, więc wolałbym to zebrać. A z ciekawości, co to tam jest? Mały troll jaskiniowy. No dobra. Może go wyminiemy i tutaj będzie coś innego. O kurwa, dobra. Nie, zwiewamy stąd. Zwiewamy stąd. Jednak nic z tego, słuchajcie. Następnym razem. Następnym razem spróbujmy, ale dobrze wiedzieć, że tutaj taka jaskinia jest z trollami. Bo będzie to oznaczało tyle, że można tutaj przyjść i zrobić z nimi porządek. I tym sposobem coś tam uczknąć. Co to za czarny goblin? Co jest? A pan skąd się tu wziął, przepraszam, panie goblin? Kurwa gnoju. Ej, ale oni tu się porespili. Co jest? Już tu nikogo nie było przed chwilą już. Nic tu nie ma. To ja nie wiedziałem, że one tak szybko się tu będą respić, te moby. No przecież dopiero co? Dopiero co pozbyliśmy się stąd tych uciekinierów? A tu już mobki się zrespiły, nie? Ciekawe. Dobra, na spokojnie. Ale to gobliny przynajmniej wiemy, jak robić mniej więcej. W sensie się cofać? One atakują i wtedy je bijemy. Dobra, tylko trzeba... Jak je bijemy chociaż, to przydałoby się jednak gardę trzymać, aniżeli przyjmować ciosy na ryjec, nie? No co jest? No przecież... No jakie te gobliny są wkurwiające niesamowicie, nie? Niczego tu nie znajdę. Nie ma chyba innej, drugiej takiej bestii, która by aż tak irytowała. No przecież no się nie da, nie? I ja mam tędy udać się do... Naprawdę? Naprawdę? Tu jest kamienny golem, nie? Tu jest ewidentnie kamienny golem. Może wypadałoby dołem pójść, co? No nie tylko, czy ja w ogóle idę tędy, gdzie jak powinienem iść. O kurwa, on biegnie! On biegnie! Zdupcamy! Aha. Kocham, nie? Kocham tą grę. Już mogę, dziękuję. I teraz się zabijam, nie? Ja już myślałem. Zwiewaj stąd! O kurwa, jeszcze zębacze na boku. O ja jebie. O ja jebie. Przecież to jest jakaś misja samobójcza tutaj, co jest? Przecież ja nie mam żadnych szans, nie? Nie pierdol, że on tu przyszedł za mną! To jest! Grom, puść mnie, zostaw mnie, nie rób mi! Odbieg chyba już. Ale jaki oni mają daleki agro, co jest? Że on taki kawał chciał za mną biec? Jesteśmy w obozie Drwali, by the way. Ej, ale szczerze? To droga tutaj jest jakaś hardkorowa totalnie. Droga tutaj to jest jakiś totalny hardcore. Nie wiem, kto to wymyślił, nie? No może nie właśnie im do domu.
Właśnie, z kim byśmy chcieli tu pogadać? Ludzi jest od cholery. Oj, przestań tam kaszleć do mnie. Mam jakiegoś sprzedawcę. Goniec Araxos. Pogadajmy. Masz, dla ciebie. Podróż z gildią kupiecką otrzymałeś. A? Potrzebujesz dostać się do wioski Silbach, a może chcesz odwiedzić przyjaciela na winnicy. Gilda kupiecka Araxos jest tutaj, by ci w tym pomóc. Za drobną opłatę dostaniesz się, gdzie tylko potrzebujesz. Oferują podróż wozem do wyselekcjonowanych miejsc. Kopalnia gildii, obóz węglarzy, farma Bermara, winnica, wioska, kopalnia królewska. Czyli to jest coś w stylu teleportu? Tak. Ej, super. Ej, zajebiste to, tak szczerze. Tak, TBH, zajebiste to. No tego się nie spodziewałem, że tutaj coś takiego będzie. No, kamienie runiczne, które teleportują, norma. Ale coś takiego? To coś nowego. Helmut. Hej. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Helmut i nadzoruję pracą tej placówki. Co tu robicie? Wypalamy węgiel drzewny. Nigdzie indziej na wyspie nie znajdziesz lepszych warunków do wydobycia tego surowca. A ty, jak myślę, nie przyszedłeś tu, żeby nam przeszkadzać. Ależ skończę. Chciałbym kupić węgiel. Co słychać? Jak idzie praca? Szukam zarobku. Szukam zarobku. Może mógłbym wam w czymś pomóc. Ludzi do pracy nam nie brakuje, ale to się może szybko zmienić, jeśli nie rozwiążemy problemu z zębaczami. Do tej pory nie zdecydowały się nas zaatakować, ale co parę nocy słyszę, jak wydzierają się ze swojej jaskini. Boję się przymknąć oko na chwilę, gdyż w każdym momencie mogą złożyć tam wizytę. Tak jakby się nami bawiły. Umówmy się tak. Jeśli pozbędziesz się tych paskud, to nie ominie cię nagroda. To co? Dogadamy się? Kurde, to jest niegłupie. To jest niegłupie, tylko problem jest taki, że ja nie wiem, czy ja sobie z nimi poradzę. Zależy od tego, co dostanę w zamian. To zależy od tego, co dostanę w zamian. Jeśli pozbędziesz się zębaczy, podzielę się z tobą przepisem, po którym od razu staniesz na nogi. Oczywiście, złoto też cię nie ominie. O, no to... Pasuje ci taki układ? Jak złoto też mnie nie ominie, to git. Gdzie ich szukać? Zajmę się nimi. Gdzie ich szukać? Zaraz przy rzece jest mała jaskinia. Tam się te bydlaki zalęgły. Tylko uważaj, to nie są byle sierwojady. Jeśli zaatakują cię w grupie, to już mogę zacząć kopać ci grób. No dobra, git. Węglarze. Ale to miał być obóz drwali, czy mi się już mózg przepalił całkiem? Elko. Tu miał być chyba obóz drwali, przynajmniej z tego, co oni mówili, żeby w tą stronę się udać. A to nie, znaczy to wygląda jak obóz drwali, ale obozem drwali finalnie nie jest. Więc to trochę... Trochę słabo, szczerze mówiąc. Trochę słabo. Pełno tu... O, węgielek. My bierzemy chętnie. Pełno tutaj wilków. Pełno zębaczy. Jest zębate ziele. No i to akurat się przyda. Ale ja bym najchętniej wrócił do Silbach. Najchętniej wróciłbym, słuchajcie, w tej sytuacji do Silbach jednak. Bo potrzebujemy więcej broni. Więcej nie tylko broni, ale też umiejętności. Zbroję już mamy, więc jest plus. Ale jednak troszeczkę rzeczy nam jeszcze brakuje. Ja mogę tu wbiec normalnie, nic mi nie zrobią, czy nie bardzo? O, już biegną do mnie, dobra. Kurwa. Wiem, że może mogę im coś dupnąć, ale widzę, że nic z tego. No trudno, dobra. A, drewno do piłowania, może jeszcze coś mogę? Z tego drewna do piłowania coś w ogóle jest, czy tak sobie po prostu stoję i piłuję?
Pasy tak po prostu stoi i piłuje. Dobra, to nie ma sensu. No dobra, słuchajcie, no to co? Zrobimy sobie podróż do Silbach. Bo kosztuje całe... Ty, ale poczekaj, w sumie... Mogę teleportację też zrobić. Tylko zanim zrobimy teleportację, bo ja nie wiem, dokąd ona prowadzi. Ja nie wiem, dokąd ona prowadzi. To zapiszmy sobie tą grę. Bo to może być przykre doświadczenie, tak czuję. Znaczy, mam nadzieję, że do wioski, ale... Za mało many. Aha, no jo. Dobra, już biorę jakąś potkę. Dobra. Teraz? Za mało many. Kurwa, no to ile ja tej many potrzebuję mieć? O! Za daleko do magicznego kręgu. Ja jebę, dobra. Zabierz mnie. Do Silbach. Wioski i Silbach. Ale rzeczywiście. I ciekawe, jak to wygląda. A i tyle! Już! I zajebiste to jest. Zajebiste to jest, tak szczerze. Można się swobodnie tym sposobem poruszać. Mega! Mega! No dobra, słuchajcie, ale zakończymy sobie ten odcineczek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Zachęcam też do wspierania. Przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie. No i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!